chce pani może kawę? Może wodę. No Michał, no jak się nie jak ci 3 godziny za dużo na taki pokaz, no to wyjdziesz po prostu w trakcie, nie? Ważne, że doświadczysz tego Thermomixa, chociaż trochę. Dzień dobry. Co można robić 3 godziny? Klaudio, ja... A co uważa pani w takim razie o koncepcji minimalnej wizyty w pracowni u artysty, artystki, na przykład 3 godziny, żeby jakby zmusić właśnie do tej rozmowy, do jakiejś większej poszerzenia więzi pomiędzy artystką i osobą odwiedzającą, czy tam właśnie w galerii, żeby na przykład wyznaczyć takie minimum oprowadzania i żeby poczuć tak naprawdę to urządzenie i poczuć tą sztukę. No, w 20 minut to nie zdobędziesz takiej więzi z klientem, jaką my zdobędziemy z tą panią w ciągu 3 godzin. Pewnie się bardzo polubimy, przejdziemy na ty. Ola, Klaudia. Wiesz co, no, najbardziej się z tej prezentacji boję tego, że ona naprawdę mnie przekona i ja kupię ten Thermomix, więc może żebyś, lepiej by było, żebyś był blisko i jakoś się sprzeciwstawił, czy coś, jakoś ochłonął mnie, no bo prawda jest taka, że może lepiej nie kupować jeszcze. Przecież dopiero mam 23 lata, nie? Ja jeszcze studiuję, ale no nie właśnie, że studia, praca i nie mam czasu na to gotowanie. Tak. I moja mama mówi, że to tak wszystko szybko i w ogóle niczym nie trzeba się przejmować, że ja to potrzebuję bardzo. No. I co, mama będzie sponsorować również? No. Zobaczymy. Może dzieła sztuki tak możemy sprzedawać. Przyjdziemy do kogoś, pogotujemy 3 godziny. No ale Hania, czy mogę twój obraz na chwilę przynieść? Możesz. Załóżmy, to jest twój obraz i chcesz mi go sprzedać. Ja jestem chętna, żeby kupić obraz. No i jak zrobić tak, żeby sprzedawać go tak efektownie, jak sprzedawane są termomiksy. Na przykład, ile trwa spotkanie, na którym osoby są zainteresowane kupnem obrazu? Ile byś powiedziała? Ile by trzeba było zarezerwować czasu, żeby mi sprzedać ten obraz? Powiem ci tak, uwaga na internecie zajmuje 5 sekund, więc trzeba mieć bardzo dobrą gadkę, żeby poniżej minuty sprzedać obraz. A ile trwa rozmowa, spotkanie z termomiksem? A Michał, czy ja jestem tego pewna? No jestem pewna, że no, na pewno ryzykujemy dużo, no bo możemy faktycznie skończyć z tymi dwoma termomiksami, ale kto inny jak nie artyści powinni badać taką przestrzeń. No tak działa marketing w ogóle, nie? Chyba dosyć sprawnie im to idzie. No, to 3 godziny, ale oni nawijają i mają gadane i są w tym wyszkoleni. Natomiast no, też nie można zmęczyć tej drugiej osoby, także jeżeli ja bym miała wyznaczać jakieś minimum, to ja bym wyznaczała minimum w połowie tego, co tutaj pani mówi, to znaczy około 1,5 godziny. Boże, Klaudio, jakby ktoś przyszedł do mnie, do domu, gotował ze mną 3 godziny i założenie tego czasu jest takie, że na końcu jak kupuję Thermomix, to ja bym kupił ten Thermomix. Tak. De facto zauważam, że to funkcjonuje nie tylko w mojej praktyce zawodowej, ale w praktyce zawodowej wielu teoretyków sztuki, że bliska relacja z artystą pomaga lepiej rozumieć jego czy jej pracę. A jeżeli tak, no to można napisać ciekawszy tekst, można gdzieś to chcieć szerzej wypromować. I tak dalej. Także to po prostu nie tylko taki zewnętrzny kontakt z dziełem, ale zrozumienie, co osoba chce przez te dzieła przekazać, w jakich procesach tutaj do nich dochodzi. To pomaga. To pomaga. Także w ten sposób faktycznie można
sprawić, że ten kontakt z dziełem, z dziełami będzie bliższy i że człowiek będzie je lepiej rozumiał, będzie chciał z nimi obcować. Oczywiście będzie chciał z nimi obcować, jeżeli są piękne, tak? Jeżeli posiadają też poza jakąś głębią znaczeń pozytywne wartości estetyczne. Inaczej będzie z chęcią o tym pisał, ale może niekoniecznie sobie powiesi w salonie. Jeżeli wpiszemy sam kurczak, stosowne wszystkie przepisy, które są w użyciu, mają kurczak, tak? Tutaj 258. Możemy wejść w filtry. W filtrach możemy ustalić, jaką chcemy oglądać dania, z jaką oceną, w jakim języku chcemy, aby wyświetlały nam się przepisy, oraz wybrać też region, z którego chcemy, żeby ten przepis pochodził. Skoro to urządzenie jest takie super i wszystko się tak super szybko robi, to ja nie wiem, no, gotujemy tego żarcia na następny tydzień. Ciekawe, czy mogę sobie spokojnie. Podpasowało twój gust? Mhm, jak doprawiono. Mówię, wszystko masz się zmodyfikować, jeżeli coś ci się nie podoba, tak? Może jednak spróbuję. Co? Taka dobra? Pani tam z tobą gotuje, kiedy możesz sama coś zrobić, co też trochę sprawia, że no, czujesz się tak zaangażowany i wydaje mi się, że w sztuce mogłoby być właśnie coś bardziej na tej zasadzie, że nie jesteś tylko osobą, która siedzi i ogląda, ale też angażuje się w to tak osobiście. No to nie, to ja Hania proponuję, żeby po prostu zatrudnić tych ludzi od co sprzedają Thermomixa jako menadżerów naszych. Obrałam marchewkę i pietruszkę, tak? Tak naprawdę, a resztę wrzuciłam. Co nie? No, dobra, faktycznie nie wiem. No jednak. A wyobraź sobie, że myślałabyś się teraz wszystko. No właśnie. Wiem, że to musi być kontakt z klientem. Czyli trzeba by było rozmawiać z taką osobą, co by chciała. Jaki obraz, czy portret. Ja myślę, że to jest tak, że jak chcesz sprzedać swoje dzieło, to musisz mieć kupca i wtedy poznać tego kupca, aby namalować to, co chce i wtedy możesz sprzedać. Czasami to nie wypala i nie sprzedajesz, ale w większości wypadkach jest sprzedaż. I tak samo, no właśnie taki wydłużony kontakt, kiedy się widzi pewien wachlarz możliwości, tak? A jednocześnie coś się o poszczególnych tutaj obiektach więcej wie, pozwala się z nimi zapoznać, pozwala wybrać. Moi rodzice kupili sobie model Thermomix 5 i po jakimś czasie, chyba po roku, stwierdzili, że chcą go wymienić na jakiś lepszy model, bo tamten model miał jakieś funkcje inne, które w piątce nie były dostępne i po prostu oddali mi ten stary, żebym miała, nie? Głównie chodziło o to, żebym miała go właśnie jak będę wyjeżdżać teraz za granicę. To się wydarzyło w ten sposób, że byłam w domu, nagle przyjechał kurier i przyjechała wielka paczka i tak sobie myślę, no kurczę, co to jest? Co to jest w ogóle za rzecz? I takie patrzę, no chyba czołg kuchenny przyjechał, co to ma być w ogóle? I to się okazało właśnie, że to jest ten Thermomix. Chcę kupić, no nie chcę kupić, ale chcę sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No i wiem, że ten mechanizm jest bardzo uzależniający, że właśnie... Możliwe, że ja się naprawdę boję tego, że ja na tym spotkaniu dokonam tego zakupu. No, mam nadzieję, że to się nie stanie. Zobaczymy. No właśnie tego się obawiam, że ja poznam historię tej pani. Ona pokaże zdjęcia wszystkich swoich dzieci, wszystkich, nie wiem, ludzi, których zna. Ona opowie nam wszystko i w ogóle będziemy się tak lubili. I... Moja mama też ma to urządzenie od 5 lat, ponad już chyba. A pani jest dużo? Ja dopiero od niecałego roku. Na nim też się zawsze marzę. I szczerze mówiąc, żałuję, że tak późno. Aktualnie mam 4-letnie dziecko. I uważam, że gdybym zrobiła to 3 lata wcześniej, to zrobiłabym mi to dużo życie. No, ogólnie ja też jestem tym urządzeniem zachwycona. No, nie ukrywajmy, rzeczywiście ułatwia nam codzienność. To właśnie prąd, tylko że tutaj jest tam, jakbyśmy mogli... A co, nie ma tutaj się włączyć? Pierwsze pół roku jest aplikacja, dostaje się w prezencie.
6 miesięcy. Miesiąc można zarejestrować się za darmo. Później przez roczne wykupienie aplikacji kosztuje 139 zł. To nie da się ich tak na równi zrobić. Bo Thermomix jest użyteczny i można coś zrobić, a to jest praca wizualna i ona może upiększyć dom. Estetycznie dopełnia życie, ponieważ tak jak na co dzień też, to już jest bardziej o gotowaniu, tak jak na co dzień gotujemy de facto po to, żeby było co zjeść, tak, po prostu. Tak? I tutaj się specjalnie nie zastanawiamy nad wynajdowywaniem nowych smaków, tak, nowych form i tak dalej, chodzi tylko o to, żeby było szybko. To w tym momencie Thermomix pomaga. Pomaga poszerzać tą taką paletę doznań, tak? Paletę doznań także estetycznych, smakowych, wachlarz różnych potraw, także pod tym względem jak najbardziej, tak? Jest trochę tak, że kiedy on stoi tam na tym blacie kuchennym, to trochę inspiruje mnie do różnych rzeczy. Więc może być tak, że on jest taką inspiracją do życia. Zresztą do nas przychodzi najpierw do garażu, później do domu, zaczęliśmy go wpuszczać, ale nasze dziecko już miało roczek. No to zaczęliśmy go wpuszczać do domu tak niechętnie, bo to wiadomo, kąt z podwórka, no nigdy nie wiesz, zabraliśmy go do weterynarza. No i tak go w końcu wzięliśmy razem ze sobą. No bo bardzo łagodny, powiem, że dla dziecka jest mega łagodny. Nigdy nic nie zrobił, Wiktor miał takie okresy w życiu, że potrafił no, czasnąć i pociągnąć. To mnie raz za niego dziabnęła, ale jego nie wiem. Wstępne mycie. Dałam sobie trochę wody. Dałam sobie.